programie udowodnimy, że na Podkarpaciu rodzą się ciekawe pomysły, a konstrukcje tutejszych inżynierów zdobywają światowe rynki. Ultralekki samolot produkowany w rodzinnej firmie w Krośnie nie tylko pierwszy w Polsce uzyskał świadectwo spełnienia wymagań technicznych, ale jest to też pierwsza polska konstrukcja tego typu dopuszczona do użytku w Niemczech. Z kolei nazwa Melex jest tak popularna, że funkcjonuje nie jako wyrób firmy z Mielca, ale ogólnie jako nazwa pojazdu elektrycznego. A dla mieszkańców naszego regionu, którzy wypowiedzieli się w ankiecie dla lokalnej gazety, to produkt najbardziej kojarzący się z Podkarpaciem, będący wręcz jego symbolem. Waży 300 kg, ma dwa miejsca i może przelecieć z Ustrzyk Górnych do Świnoujścia na jednym baku w niespełna 6 godzin. Przy tym spala tyle paliwa, co ekonomiczny samochód. To Topaz, jeden z trzech ultralekkich samolotów produkowanych przez niewielką rodzinną firmę Ecolot z Krosna. Historia powstania Ecolotu zaczęła się przed 20 laty od spotkania dwóch pasjonatów. Pracowałem w Mielcu w firmie lotniczej, potem tu w Krośnie też w wytwórni sprzętu komunikacyjnego. No a później wyszła sprawa taka, żeby zrobić coś swojego. No i udało się, powiedzmy sobie, na tyle, że spotkałem właśnie kolegę Heńka Słowika, który zgodził się moją pasję sfinansować. To na początku było takie hobby. Kiedy pana Krawczyka spotkałem, więc to było takie, on mi zaproponował, że ma pomysł na takiego fruwaczka, jak to wtedy nazywaliśmy, jednomiejscowy samolocik, silnik miał być przerobiony z motocykla. No i ja mu umożliwiłem budowę tego samolotu i szczęśliwie za rok czy dwa, to był 96 rok, udało się skończyć tą budowę tego samolotu. Oczywiście budżet trochę inaczej wyglądał niż zakładaliśmy. Ten samolot zdobył taką dosyć fajną nagrodę. To międzynarodowe takie pikniki lotnicze były w Oleśnicy pod Wrocławiem. I tam ten samolocik pierwszą nagrodę zdobył. Do tej pory, powiedzmy sobie, lata gdzieś tam we Francji zdobywa medale na Mistrzostwach Świata. No a potem przyszła pora na samolot dwumiejscowy, dlatego że jednak u nas było zapotrzebowanie na dwumiejscowe samoloty, bo chodziło o to, żeby się można było szkolić, żeby było miejsce dla pilota, czyli ucznia i instruktora. Przedsięwzięcie było dosyć kosztowne i pierwsze propozycje, jakie nam firmy lotnicze złożyły z Niemiec czy coś, no to opiewały na astronomiczne sumy. Więc myśmy pomyśleli, że sami to zrobimy. U mnie w domu, w garażu, bo nic to nie kosztuje. Pan Krawczyk wtedy nie pracował nigdzie. Żona moja prowadziła sklep, z którego żeśmy się utrzymywali, a my z Krawczykiem od rana do wieczora w tym garażu żeśmy dłubali. I chyba po dwóch latach, a może trzech, już nie pamiętam, to już upływ czasu, no udało się zrobić coś takiego, co poleciało. I to dosyć fajnie poleciało. Samoloty w Ecolocie od początku do końca powstają na miejscu. Producent nie korzysta z gotowych projektów czy licencji. Najpilniej strzeżoną tajemnicą firmy jest materiał, z którego jest wykonany samolot. To decyduje o jego dynamice. Nasz samolot jest to po prostu konstrukcja kompozytowa, która jest zrobiona z włókien szklanych, węglowych, żywic itd. Albo są konstrukcje metalowe, które to jest powiedzmy sobie robione z blachy, tam są tłoczone blachy, gięte, nitowane. Dla jednego lepszy będzie taki, dla innego taki. Można powiedzieć, zasadnicza sprawa, która odróżnia te samoloty, to jest właśnie cena. To dotyczy tylko samej struktury płatowca, no bo wyposażenie to już nie od nas zależy. Silnik też kupujemy gotowy, prawda? Także to są ceny już od nas niezależne, ale sama struktura samolotu, czyli kadłub, skrzydła i to wszystko, co robimy sami, jest to robione technologią nowatorską, właściwie można powiedzieć w skali światowej, bo wiem, że wielu próbowało robić tą samą metodą, co my i mi po prostu nie wychodzi. Myśmy to zrobili, myśmy się tego nauczyli sami i my wiemy, jak to robić i to jest rzeczywiście dużo, dużo tańsza, powiedzmy sobie, technologia niż te wszystkie klasyczne, które są stosowane. Głównie rzecz się sprowadza do małej pracochłonności, a przy tym konstrukcja jest bardzo wytrzymała. Jest mocna, wytrzymała i jest lekka.
Maksymalna wysokość, na jaką mogą wzbić się samoloty ekolotu, to 6000 metrów. Najczęściej jednak latają na wysokości do 500 metrów. Nocne loty, a nawet loty w chmurach są niemożliwe. Takich ultralekkich samolotów nie można traktować jako regularnych środków transportu. Kupowane są głównie w celach turystycznych, ale także jako środek lokomocji zastępujący samochód. Zaletą jest to, że za lądowisko wystarczy im 300 metrów w miarę równej łąki. My pozyskaliśmy tam pierwszą, 4 czy 5 klientów. Byli to klienci z zachodu, którzy sami po prostu wykańczali ten samolot. Myśmy jak gdyby pomalowali, zrobili skorupy, oni tam montowali silniki i po prostu latali. Samoloty ekolotu jako pierwsze w Polsce uzyskały świadectwa spełnienia wymagań technicznych wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Certyfikaty zostały wydane dla ultralekkich konstrukcji Junior i Topaz. To umożliwiło rozpoczęcie produkcji seryjnej. EASA, czyli Federacja Lotnicza Europejska, wzięła pod swoją kuratorę wszystkie samoloty, a te najmniejsze do 450 kg pozostawiła nadzorom krajowym. I każdy nadzór krajowy musiał stworzyć swoje przepisy, inne tam uwarunkowania, warunki techniczne i tak dalej. W związku z tym mamy na dzień dzisiejszy, choć wspólną Europę, ale w różnych krajach inny samolot i nie ma przepisu takiego, który by z marszu uznawał. Jak ja zdobędę certyfikat francuski, to w Polsce muszę od nowa robić. W Niemczech od nowa, czy w Anglii jeszcze od nowa. Żeby samolot mógł być produkowany seryjnie w wielu egzemplarzach, no to musi już przejść, powiedzmy sobie, bardziej wymagającą ścieżkę legalizacji, czyli wszystkie próby wytrzymałościowe, próby w locie skomplikowane i tak dalej. Czyli po prostu samolot musi być sprawdzony w całym zakresie, jakim będzie użytkowany. No i to troszeczkę dłużej trwa, no i oczywiście kosztuje. Cały proces tej certyfikacji trwały gdzieś około 3 lat. I udało się w końcu, otrzymaliśmy niemiecki certyfikat jako polska firma i polska konstrukcja, to w ogóle w historii tych małych samolotów. To był taki dosyć ważny temat. I wcześniej troszeczkę udało się również otrzymać polski certyfikat z numerem 1, więc to znaczy, że całą tą drogę certyfikacji przebyliśmy pierwsi. I urząd się uczył, myśmy się uczyli i teraz następni na pewno będą mieli dużo łatwiej i prościej. Ultralekkie samoloty z Krosna nabywców znajdują najczęściej za granicą. W Polsce sprzedało się ich zaledwie kilka sztuk. Produkujemy samolotów około 20 rocznie. Do tej pory około 150 żeśmy produkowali. Latają po całym świecie, od Republiki Południowej Afryki po Stany Zjednoczone. Niedawno, w tamtym roku, żeśmy dostali certyfikat amerykański, czyli w tej klasie Light Sport Aircraft, czyli do 500. Taki sam jak w Europie, tylko troszkę limit ten wagowy jest podwyższony. I to też taka nowa klasa samolotów w Stanach. I no, sprzedajemy również w Europie, tutaj Francja, chyba najwięcej we Francji mamy. Mamy dopuszczenie również, że nasze samoloty mogą wlatywać na teren Szwajcarii, bo Szwajcaria nie wszystko tam pozwala, żeby mogło latać i lądować. O atrakcyjności polskich i czeskich samolotów ultralekkich na świecie decyduje rachunek ekonomiczny, a konkretnie stosunek jakości nieustępującej w niczym zachodniej do kosztów wyprodukowania. Potentatami są Czesi. Oni chyba 80% światowej produkcji tych samolotów robią u siebie. I ciekawostkę podam taką, że wśród tych samolotów, tej olbrzymiej ilości, które oni robią, i reprezentacja, czyli narodowy team, właśnie lata na samolocie junior. Na wszystkich zawodach 2 lata temu Mistrzostwo Świata drużynowe zdobyli właśnie na tych między innymi samolotach. To jest ciekawostka. A że one jako tako się sprzedają, to ja myślę, że po prostu i Hiszpanie, i Niemcy, i Francuzi potrafią też to zrobić. Tylko tam robotnik, który pracuje, mechanik jakiś przy kompozytach, nie będzie pracował za 10 euro czy za 15, tylko za 50 euro. A przy samolocie trzeba przepracować około 2000 godzin. Więc łatwo sobie wyobrazić, przy takich sumach samolot u nich by kosztował 150 czy 200 tysięcy euro.
A my robimy po 50 tu dawnej Europie Wschodniej, czy tam Słowacy, czy my, czy Czesi. W niewielkiej fabryczce trwają prace nad czwartym już typem samolotu firmy. I w tej chwili akurat pracujemy nad samolotem jednomiejscowym. To właściwie ma być jako motoszybowiec. Można powiedzieć, wracamy do początku, bo pierwszy samolot to był jednomiejscowy, to był taki motoszybowiec. W tej chwili można powiedzieć, że jest to rozwinięcie tego w oparciu o doświadczenia, jakieśmy zdobyli przez te kilkanaście lat produkcji samolotów dwumiejscowych. Produkcja samolotów to olbrzymia odpowiedzialność. Firma zawsze musi stawiać na najwyższą jakość i precyzję wykonania. To nie jest jak samochód, który się produkuje na placu, stoi, prawda, szereg samochodów i jak ktoś chce kupić, to się wybiera ten albo ten, tylko po prostu się robi na zamówienie, dlatego że no to jest jednak bardzo droga produkcja i inwestowanie w szereg, powiedzmy sobie, w jakiś tam egzemplarzy bez zamówienia, to jest raczej trochę ryzykowne. Gdybym wiedział, co mnie czeka, jak zacząłem z tym wszystkim, to bym się nie zdecydował. To była taka nieświadomość moja i dzięki temu udało się to zrealizować, bo naprawdę pieniędzy wielkich z tego nie ma, odpowiedzialność szalona, nieprzespane noce, stresy i co chwilę ktoś dzwoni, jak tam usłyszy się w telewizji, że coś tam stukło się, zaraz człowiek ma różne takie refleksje, głupie pomysły i to jest ten stres, który nie ma się nijak do pieniędzy, które z tego są. Bez pasji to się tego robić nie da, bo po prostu to wymaga bardzo dużego zaangażowania, nie tylko czasu, ale powiem sobie emocjonalnego. No, żeby zrobić coś ładnego, to trzeba to kochać. Melex to niewielki pojazd napędzany silnikiem elektrycznym, produkowany w Mielcu od ponad 40 lat przez firmę o tej samej nazwie. Pojazdy te były początkowo wytwarzane jedynie w wersji wózków golfowych przez wytwórnię sprzętu komunikacyjnego PZL Mielec. W 1993 roku, w wyniku podziału i prywatyzacji, Melex zaczął funkcjonować jako osobne przedsiębiorstwo. Różne koleje były i ciężkie rzeczy się działy, na przykład nawet upadłość się wydarzyła. W 2004 roku po tych wszystkich zawirowaniach została firma kupiona przez Andrzeja i Dorotę Tyszkiewicz i jako firma polska z polskim kapitałem funkcjonuje do dziś w tej formie. Pracuje u nas około 115 osób, z czego 105 w samym Meleksie. Produkujemy około 1000 pojazdów rocznie, różne rodzaje. Produkujemy przede wszystkim pojazdy w trzech zakresach. Pierwsze to są bagażowe, drugie to są pasażerskie i trzecie są pojazdy z zabudową specjalną. Pojazdy z Mielca są bardzo popularne w swojej klasie, na tyle, że wózki elektryczne innych firm często nazywane są Meleksami. Mamy nazwę zastrzeżoną, zarówno słownie, jak i graficzną. I no, jednym z takich problemów jest to, że na przykład bardzo ciężko jest czasem obronić się, że nieuczciwa konkurencja usiłuje to wykorzystać. To, co budowaliśmy 40 lat, to markę i ten synonim, jeżeli chodzi o rynek pojazdów elektrycznych. Dziś pojazdy z tej fabryki są wykorzystywane nie tylko na polach golfowych, ale w fabrykach, sanatoriach, szpitalach, firmach pogrzebowych, na lotniskach, dworcach, parkach, a także na starówkach dużych miast. Nie żyjemy z golfa w tej chwili. 5% to jest nasza sprzedaż pojazdów golfowych. Przede wszystkim żyjemy z pojazdów pod zabudowę specjalną, pasażerską i pojazdy przemysłowe. Pojazdy Melex są dopuszczone do poruszania się po wszystkich drogach Unii Europejskiej. Sprzedajemy na całym świecie. Można podzielić strukturę sprzedaży 70-30, z czego 70% to jest sprzedaż eksportowa. Sprzedajemy praktycznie na cały świat. Firma cały czas się rozwija. Tak wyglądał jeden z pierwszych produkowanych tu pojazdów. Jego prędkość nie przekraczała 20 km na godzinę. Stare egzemplarze dobiegające już 40 są nadal sprawne. Jednak dzisiaj ich możliwości są zbyt małe, by wzbudzały zainteresowanie klientów. W 2010 roku odpaliliśmy nową linię produktów Encar. Wyszliśmy w trzech kategoriach produktów, czyli z produktem krótkim pojazdem, średnim i długim. W tej chwili w 2011 roku zaprezentowaliśmy na spotkaniu z tytułu 40-lecia Meleksa
pojazd przemysłowy o ładowności 1250 kg, jak również nowy pojazd o zabudowie specjalnej typu karawan. Jednakże takim projektem, który w tej chwili chcemy zbudować, to jest tak zwany City Car. Będzie to pojazd czteroosobowy, kompletnie zabudowany. Będzie przewoził cztery osoby, będzie mogły nim się poruszać cztery osoby w cyklu miejskim, plus będzie miał zabudowaną przestrzeń bagażową, łącznie taki mały samochodzik. Pojazd zwraca uwagę przede wszystkim wyglądem. Kanciastą linię nadwozia zastąpiły lekko opływowe kształty. Wygodniej się nim też jeździ, bo jest nowe zawieszenie. Poza tym szybciej i dłużej, na jednym ładowaniu baterii nawet do 80 km. W nowo powstałej gamie pojazdów zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające automatyczny system wspomagania doładowania tych pojazdów, jak też znacząco poprawiliśmy bezpieczeństwo poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu sterowania opartego o silnik prądu przemiennego, jak też sterownik prądu przemiennego. W ramach tych rozwiązań zaimplementowaliśmy układ automatycznej sygnalizacji świateł stop. W centralnej części pojazdu jest zainstalowany zespół wskaźników. Jest to zespół zintegrowany, informujący użytkownika o prędkości jezdnej, stanie baterii, jak też o stanie podzespołu. Konstrukcje Melexa są jednak ciągle udoskonalane. Pracuje nad tym zespół inżynierów przy współpracy z naukowcami. Do 2007 roku opatentowaliśmy cztery takie rozwiązania. To jest system sterowania, system napędowy, system modułowej ramy oraz system modułowej zabudowy kabiny. Są to rzeczy, które chronią nasze produkty, no i pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. Istotnym elementem przy wdrażaniu tych innowacyjnych rozwiązań jest nasza współpraca z Centrum Innowacji NOT, Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, która wspiera nas w nowych rozwiązaniach, w dążeniu do współpracy z instytutami krajowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi na terenie kraju. Oprócz tego współpracujemy z czołowymi producentami podzespołów elektronicznych, jak też mechanicznych na terenie Europy. Dzięki właśnie tej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania na najwyższym światowym poziomie. Udoskonalaniu pojazdów na prąd pomagają także testy prowadzone u potencjalnych klientów. Taki użytkownik po prostu ocenia przydatność tego pojazdu. Przede wszystkim no na przykład taki miejski przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, gdzie używali go do obsługi stacji wodociągowej. No to łatwo taki użytkownik bezpośredni powie, co mu brakuje w tym pojeździe, co jest złe. Czyli na przykład tutaj na przykład w protokole stwierdził, że brakuje mu lusterka wewnętrznego w środku kabiny, do cofania, co mu ułatwiało przy cofaniu. Czy na przykład zwracał uwagę na zbyt ciężkie i sztywne zamocowanie drzwi przy otwieraniu. I te rzeczy później dla nas są sygnałem, że co należy poprawić, żeby było łatwiej i lepiej. Mamy też bardziej takie szczegółowe sprawozdania, jak na przykład Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, który już szczegółowo bada właściwe oświetlenie, właściwe zasilanie, baterie, hamulce, zawieszenie, ergonomię jazdy. I to wszystko opisuje nam w sprawozdaniach. No i to jest dla nas później wytyczne, co jeszcze możemy poprawić w naszych pojazdach. Ekologiczne pojazdy elektryczne to z pewnością przyszłość. Na zwiększone zainteresowanie liczy także Melex. Choć bieżący rok dla spółki był korzystny, jej możliwości produkcyjne są znacznie większe. Zwiększyliśmy około 7% zatrudnienie. Uruchomiliśmy placówkę ram, która kiedyś była wykonywana na zewnątrz. Czyli wszystkie ramy do Melexa są wykonywane u nas w tej chwili. Mamy przyrost sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku. Powiedzmy, że we wrześniu zakończyliśmy tamten rok. Teraz na wrzesień, czyli pracujemy z nawiązką dalej. Także optymistycznie patrzymy w przyszłość.
Ale pojazdy elektryczne Melexa nie są jedyne w Mielcu. Właśnie tu dzięki unijnemu projektowi wybudowany został prototyp samochodu elektrycznego. Zaprezentowano go na organizowanym po raz pierwszy Festiwalu Nauki i Techniki w Mielcu. Relacje z tej ważnej dla innowacyjności regionu imprezy przedstawimy w kolejnym programie.